Sędzia Michał Lewoc jest członkiem Stowarzyszenia Justicja i jednym z organizatorów protestów przeciw łamaniu praworządności w Polsce i reformom sądownictwa. W ostatnim czasie otrzymał maila, w którym autor grozi mu śmiercią i w brutalny sposób opisuje, jak to zrobi. Trudno jest skomentować coś takiego i tego typu groźby. Ja jestem sędzią karnistą, który rozpoznawał sprawy karne i spotykałem się niejednokrotnie z różnego rodzaju groźbami, ale no, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem i nie otrzymałem tym bardziej osobiście. Wiadomość została wysłana na adres służbowy. Sędzia Lewoc jeszcze dziś chce sprawę zgłosić do swojego szefa, prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy. Następnie trafi ona do prokuratury, która tego typu sprawami zajmuje się z urzędu. Ja jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. My wypowiadamy się głośno w przestrzeni publicznej i mówimy o stanie praworządności w naszym kraju, o tym, że praworządność jest w chwili obecnej łamana. Spotyka nas duży hejt ze strony nawet władz publicznych. To znaczy przyzwolenie na przemoc, nawet symboliczną, wobec sędziów w domenie publicznej skutkuje, czy może skutkować tego typu zachowaniami. Z relacji sędziego wynika, że do kilku sędziów w całym kraju również dotarły wiadomości o podobnej treści. Wszystkie tego typu ataki należy traktować poważnie i jest to przestępstwo, za które grozi kara więzienia.